popatrzmy na zasady tego wyzwania. Oto jak będzie wyglądał pojedynek Pawła i Martina. W studiu znajdują się dwie przeźroczyste szklane tablice, na których narysowane są kwadraty składające się z 81 pustych kratek. Następnie odbędzie się losowanie jednej liczby trzycyfrowej, którą Paweł i Martin zobaczą w tym samym momencie. Uczestnicy będą musieli tak uzupełnić puste pola na swoich tablicach, by suma każdego rzędu, kolumny oraz przekątnych była równa wylosowanej trzycyfrowej liczbie. W dodatku liczby wpisane w kwadrat nie mogą się powtarzać. Pojedynek wygra osoba, która jako pierwsza bezbłędnie wypełni magiczny kwadrat. Tak, tak, drodzy Państwo, to jest naprawdę matematyka na absolutnie najwyższym poziomie. Zaczynamy zatem rywalizację hiszpańsko-polską. Martin czy Paweł? Paweł czy Martin? Panowie, odwróćcie się proszę w stronę tablicy, a ja wylosuję zaraz liczbę. Rozpoczynamy zatem losowanie trzycyfrowej liczby. A oto wylosowana liczba. Znaczy ten pisze o różnych tych. A tamten idzie po... A nie, też nie. Ja pierniczę. Ale ten Hiszpan po prostu zasuwa, tak? Ale wymiana. Ale nasz też zasuwa. No jak? Ale zobacz, Hiszpan prowadzi i to znacznie. Co to powiesz? No zobacz. Nasz też pięknie, no co wy gadacie? No o co ci chodzi? Ten już kończy. Lecą łeb w łeb. Tak. Masz to? Będą gonić. Ja pierdzielę, to jest imponujące. Jak on tak to szybko? Teraz Paweł gra na czas. Tak, on teraz gra na czas. I sprawdza. Wielkie brawa dla nich! Panowie, zapraszam na środek. Czas na weryfikację, czy magiczne kwadraty zostały uzupełnione prawidłowo. Zaczynamy od sprawdzenia magicznego kwadratu, który wypełniał Paweł. Paweł, ty byłeś drugi. Liczbę, którą miałeś uzyskać, była to liczba 939, przypomnę. Miała to być suma liczb w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i po obu przekątnych. Czy udało ci się zrobić to prawidłowo? Wiemy już zatem, że Paweł prawidłowo wypełnił swój magiczny kwadrat, ale Martin był szybszy. Zobaczmy, czy przy każdej kolumnie, czy przy każdym rzędzie, przy obu przekątnych,
widnieć będzie liczba 939. Czy Martin prawidłowo wypełnił magiczny kwadrat? Sprawdzamy. Nie, Martin. Popełniłeś błąd, a zatem zwycięzcą jest Paweł Kępczyński, Polska! Wielkie brawa! Ale jaja. Polska wygrywa to starcie z Hiszpanią, ale obaj byli niesamowici. Martin, co poszło nie tak? Muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem. Kiedy Paweł powiedział, że szybciej pisze te cyfry, ja wtedy pomyślałem sobie, o rany, nie mam czasu, muszę jak najszybciej to zrobić. I zrobiłem ten kwadrat magiczny, ale zabrakło mi 2 sekundy myślenia i zrobiłem taki błąd, który wpłynął na cały wynik. Wyszedł mi kwadrat magiczny, no ale trochę za duży wynik. A ten błąd popełniłeś, Martin, na początku swojego wyzwania? Tak, na początku, już w pierwszej kratce. Panie doktorze, trzyma pan w rękach ten mózg, co tam się działo? Mamy do czynienia z rywalizacją dwóch osób. To w ogóle zmienia trochę działanie tego mózgu, bo w takiej sytuacji rywalizacji pojawia się silniejszy stres. Ten stres jest związany z tym, że wydzielają się różne substancje, które modyfikują działanie mózgu. Zmienia też nasze zmysły, rozszerzają się źrenice, rozszerzają się nasze nozdrza, słyszymy bardziej wyraźnie. To wszystko można wykorzystać właśnie do tego, żeby sobie poradzić z konkurencją, ale też czasami to może zgubić, bo po prostu tej stymulacji jest za dużo. Tutaj mieliśmy taki przykład właśnie, gdzie Martin poszedł za szybko w to turbo doładowanie. Panowie, czy któryś z was może wytłumaczyć, jak to się wypełnia, od czego trzeba zacząć, żeby pracować nad tym i tak dalej, i tak dalej? Myślę, że mogę powiedzieć w ten sposób. Ja sobie wizualizuję cały ten problem i po prostu nie widzę całości. Nie widzę wszystkich 81 kratek, tylko wyobrażam sobie, że to jest taki pączek. Zawinięta w taki rulon jest ta cała plansza. I wtedy ja to widzę w 3 wymiarach. I po prostu zaczynam od przekątnych. Dzielę to sobie na małe kwadraciki. Jest to dla mnie problem typu wizualizacyjnego. Szukam symetrii w tej przestrzeni trójwymiarowej. To jest całkiem proste, jak już się da opanować. Tak, to jest bardzo proste, proste, zupełnie, to jest zupełnie proste. Bardzo mnie przekonała. Panie Pawle, czy pan mógłby jakimś prostszym językiem to wyjaśnić? Po prostu szybko dodaję i tak wychodzi. Po prostu? Nie no, jesteście strasznie tajemniczy, panowie. Rezja, takie łamigłówki rozwiązywałeś w internecie i też jest miejsce w internecie do tego, żeby intelektualnie się troszeczkę pobawić? W internecie nie tylko są głupie rozgrywki, gry komputerowe i inne głupoty, są też właśnie fajne serwisy, gdzie możesz wyzywać swoich przyjaciół w online lub nieznajomych, rywalizować z nimi w różnych dziedzinach właśnie rozgrywek. Czy to są kalambury, czy to są właśnie magiczne kwadraty, czy zupełnie co innego. Więc nie tylko do głupot internet powstał. Ale online to jest jakaś miejscowość? Co to, bo Czarek tak patrzy? Tak, dla niego to jest miejscowość. Ja tylko tak wyglądam, ja wszystko rozumiem, co on powiedział. Tam musisz mieć wizę, człowieku. Dziecko, ja tam wolę się z kumplem spotkać, porozmawiać i porozwiązywać sobie sudoku. I wszystko jasne. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 25.